Proszę, tak, z Nipiem znam się dobrze i tutaj na boisku też to było widać, że przeczytani byliśmy, jeżeli chodzi o potencjał i możliwości zespołów. Taktyka była w obydwu przypadkach chyba dobrana, a przynajmniej w defensywie bardzo dobrze, bo mamy wynik 0-0. A tak poważnie, to byliśmy po raz pierwszy w sytuacji, od pół roku jak pracuję w klubie, kiedy znaliśmy wyniki poprzedniej kolejki, przepraszam, tej kolejki naszych przeciwników i wiedzieliśmy, co dobrego i złego można spotkać, jeżeli ten mecz przegramy lub wygramy. Nie braliśmy pod uwagę remisu tak naprawdę, ale jest punkt zdobyty i musimy go ewidentnie szanować, bo po raz kolejny brakło nam tak jakby w potrawie soli, tak nam brakło troszeczkę jakby jakości, aby ten mecz przechylić na swoją korzyść. Dwa zdania o przeciwniku, bo gdzieś trenerzy się wypowiadałem, że Kalisja to już nie ten sam zespół, to nie dlatego, że Mirko chciał pijak robić, ale naprawdę Kalisja dziś jest zorganizowanym zespołem, poukładanym taktycznie, który wie, czego chce na boisku. Ja myślę, że z każdym tygodniem wspólnej pracy tych ludzi i trenera będzie dawał jeszcze większe efekty, a więc na pewno drużyna, którą również i zawodnicy po meczu określili jako bardzo dobry zespół. My, mając swoje atuty, dzisiaj niestety w kilku przypadkach pozostawione Sosnowcu, wymienię Kaliciaka, Jankowskiego i Wojcieszyńskiego, a więc nasza dziesiątka i dwie dziewiątki, kontuzjowani, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu któryś z nich już będzie do dyspozycji, to spowodowało, że nie mieliśmy zbyt dużego pola manewru na ławce rezerwowych i w tym takim momencie kluczowym, kiedy te zmiany mogły zrobić różnicę, no niestety tych zawodników brakło. Ale to nie jest moment, aby się tłumaczyć. Powtórzę jeszcze raz, z bardzo trudnego terenu zdobyliśmy, czy przywozimy do siebie, do domu, jeden punkt, przesuwamy się o miejsce w tabeli w górę, z czego bardzo się cieszymy i tą taką metodą step by step robimy dalej swoje. Dziękuję bardzo. Ja akurat czuję pewien niedosyt po tym spotkaniu, gdyż w tej końcówce mieliśmy trzy takie dosyć fajne kontrataki, w których troszeczkę nie najlepiej się zabraliśmy. Oczywiście mogliśmy do tego momentu, do samej końcówki przegrywać, gdyż przeciwnik sobie stworzył, chyba z tego co ja na tą chwilę pamiętam, dwie dogodne sytuacje, bo i miał słupek z rzutu wolnego i z 5 metrów strzał głową nad poprzeczką. No ale gdzieś ta ostatnia piłka wydaje mi się, że należała do nas i no i po tych trzech sytuacjach na gorąco oceniając, no, czuję lekki niedosyt, chociaż pewnie już za chwilę będę bardzo doceniał ten punkt, jednak no, punkt zdobyty z zespołem, który na drugim miejscu, tak? Na trzecie awansował zespół, który myślę, że gdzieś tam też po cichu myśli o tym, żeby się włączyć, na pewno jest włączony, ale myślę, że gdzieś tam po cichu może myślą o pierwszej lidze. Ostatnio tutaj przegraliśmy, dzisiaj zdobywamy punkt, ale tak jak powiedziałem, no zespół naprawdę walczył i chciał koniecznie wygrać to spotkanie i podtrzymać taką dobrą pasę. Może dzisiaj samej piłki i samej gry to było nie za wiele, no ale też przeciwnik nam na niezbyt wiele nam pozwolił, dlatego też ten mecz był taki bardzo szarpany i te akcje i tych akcji z naszej strony rzeczywiście nie było za wiele. Mamy punkt. No cóż, no jest niedosyt, zwłaszcza, że u siebie, ale szanujemy go i tym bardziej, że z zespołem, który no nie zwykł przegrywać. Dziękuję.